Cześć, w dzisiejszym odcinku, jak sami widzicie, pokażę Wam takie moje urządzenie, które sam skonstruowałem. Zwymiarujemy je, powiem Wam, jak je zrobiłem, jakie tutaj są możliwości i przy okazji pokażę Wam, jak pomiaruję wał. Także zapraszam. W pierwszej kolejności potrzebujemy mieć serwisówkę. W serwisówce jasno mamy podane odległości, w jakich mierzymy wał i jakie są tolerancje do bicia wału. Tutaj mamy 26 mm od tej strony. Nie bardzo wierzę w tamtą serwisówkę, więc się posłużę drugą serwisówką, którą tutaj widzicie. I przyjmijmy, iż powinno być nie większe bicie niż 600 mm. 600 to jest naprawdę dość sporo. Niektóre wały nawet mają do 500 tolerancję bicia. Jeśli jest powyżej, już taki wał nadaje się do centrowania. To nie jest wyważanie, to jest centrowanie. I warto wspomnieć, iż niektóre wały, tak jak w tym przypadku, podpieramy sobie pod łożyska wał i mierzymy tutaj na jego czopach z łożyskami, które są zdjęte. Ja nie mam takiej możliwości, żeby zdjąć te łożyska, bo jeszcze nie mam prasy, niebawem będę miał i pokażę Wam, jak to się prawidłowo robi, a dzisiaj tak podglądowo tylko, co umie ta maszynka. Musimy włączyć magnes, mamy 5 do tyłu, no i kręcimy sobie korbowodą od góry. Widzimy. Widzimy, iż mamy dość spore bicie, 600 bicia. Jakby nie patrzeć, to w tej serwisówce się tutaj mieścimy, aczkolwiek to nie jest fajnie. Sprawdźmy teraz z drugiej strony, to prawie przy zębatce będziemy mierzyć. Dziwnie trochę, wątpię, że tak to ma wyglądać, ale tak jest podane w serwisówce. No i mierzymy. Cztery setki prawie, no takie 300 mamy tutaj bicia i ten wał według serwisówki jest w porządku, aczkolwiek moim zdaniem nie. Pokażę Wam, jak ja osobiście to sprawdzam, bo nie sprawdzam w taki sposób, jak jest w serwisówce. Ja osobiście bym mierzył w ten sposób bicie. Zobaczcie, tutaj mamy gdzieś koło 400, ponieważ im bliżej tutaj osi damy czujnik, tym mniejszy będzie wynik, a im dalej, tym większy. Teraz dajmy z drugiej strony, no tutaj mamy 700. Zobaczcie, jest na jedynce, na dwójce prawie, że i na piątce, czyli 700 mamy, nie? Oczywiście tutaj nie naciskam, jakbym nacisnął mocniej, to mamy pomiar zakłamany, nie? I ten wał już jest do centrowania, nie nadaje się, nie? Normalnie powinno się zrobić kły i taki wał wpiąć w kły i wtedy pomiarować. Aczkolwiek ten wał ma tutaj kanał olejowy, no i ta kła jest zbita, nie jest równa, ten otwór pod kieł nie jest równy, a z drugiej strony widzicie, jak to wygląda? Jest sklepane, nie? W ogóle cały ten gwint jest sklepany tutaj, ale gdyby przyszło mi, żeby wpiąć wał pod kły, nie? Ponieważ niektóre wały tak się pomiaruje, tak jest to podane w serwisówce. Biorę te oto przejściówki, tutaj jest wprowadzane łożysko, te stąd, które jest, następnie taki znacznik do kołków, jak widzicie na zdjęciu. I ten znacznik do kołków wejdzie mi w ten otwór i wtedy sądzę, że to będzie w porządku, będzie pomiar uczciwy. Aha, i jeszcze jedna rzecz, o której Wam nie powiedziałem, to ramię tutaj jest regulowane. I sobie możemy pomiarować jakieś małe elementy, inne rzeczy, albo bardzo długie. Nie wiem, wał może tak by wszedł jeszcze, tak do ciekawostki, wszedłby? Wszedłby. Sprawdźmy sobie teraz. 6, wow, tutaj mamy już bicie bardzo duże. I tak też również można mierzyć. Niektóre serwisówki nawet wymagają tego, żeby pomiarować przeciwwagi. Jest to wskazane. Ten wał, o, widzicie, jest bicie, nie? Wszystko sobie musicie sprawdzić w serwisówce, jak pomiaruję, jak to jest pokazane i znaleźć taką serwisówkę. A teraz pokażę Wam, jak to jest skonstruowane. Najpierw zaczniemy od całownika. On ma długość 32 cm, więc musicie kupić pół metra, inaczej się nie da. Chyba że Wam ktoś utnie taką długość. 32 na 8 na 4,
czyli 8x4 całownik o ściance 5 mm. Kolejno do tego całownika mam kątowniki. One mają grubość 4 mm, długości są 8 cm i to jest 25x25. Kolejno jest tutaj taka blaszka. Ja kupiłem blachę 10x10 o grubości 3 mm i przeciąłem ją w pół, czyli mam 5x10 obydwie blaszki. Kolejno mamy łożyska. Łożyska są to 638 2RS, takie deskorolkowe. Śruby, jak tutaj mamy 8 na dole, dolne oraz te tutaj, od tych łożysk, a tutaj mam M6, mniejsze, nie? Rozstaw między śrubami, to jest tak na oko, teraz szczelam, 2,8 mm. Najważniejsza rzecz jest taka, żeby dwa ramienia względem siebie były prosto i tutaj to również musi być prosto, bo jak będzie krzywo, to również da się pomiarować, aczkolwiek on będzie uciekał w jedną stronę, a później w drugą stronę, gdy będziecie kręcić do tyłu. Od dołu mam to zrobione w ten sposób. Jak widzicie, ja tutaj z kątownika to robiłem wszystko, ale wy sobie kupicie całownik, mniej roboty jest. I tutaj między tymi dwoma śrubami po prostu przysparłem blaszkę, żeby one się nie przekręcały i żeby sobie płynnie chodziły i łatwo było tutaj dokręcać, żeby nie trzeba było cudować od spodu tam. I kolejno mam takie coś. Te łożyska na zewnątrz mają 22 mm. Rurę w środku również mam 22 mm. Jeśli to wejdzie w to, jest idealnie. I zobaczcie. To trzeba troszkę nagrzać, żeby to dobrze weszło. I wtedy nie ma luzu. Nie? I tutaj przyjdzie sobie łożysko. Pod łożyskiem będzie podkładka taka, żeby ta śruba, gdy będę kręcić, będzie wypychać mi łożysko. I w łożysku w środku będzie znacznik do kołków. I tak to mam rozwiązane, czyli demontuję te łożyska, te śrubki, przykręcam wtedy to i mam problem z głową. Także taki bajer. Jeśli ktoś dłużej mnie ogląda od początku, to pamięta pewnie, jak robiłem takie coś, bo przyrząd do pomiarowania wałów nawet bym tego nie nazwał, aczkolwiek zdawał swój egzamin, z tym, że jak widzicie, był po prostu niestabilny, nie? I tutaj nie mogłem złapać sobie tego czujnika zegarowego, no więc zrobiłem sobie takie coś. Także w dzisiejszym odcinku to by było tyle. Jeśli podobał Wam się odcinek, łapka w górę, komentarz dla statystyk oraz możecie to udostępnić. Także na razie.